Dzień dobry, nazywam się Tomasz Utkowski. Jestem prezesem Komitetu Społecznego Poszkodowanych. To jest wizytówka. Jak wpiszecie Komitet Społeczny Poszkodowanych Tomasz Utkowski, to wam się na Facebooku otworzy strona, na której te wszystkie wyroki, te wszystkie dokumenty będą opubliczane. Odczytacie tam imię i nazwisko sędziego skorumpowanego oszusta, tak samo prokuratora. W dzisiejszej sprawie ja podam ich imię i nazwiska. Bardzo chętnie chciałbym, żeby mnie pozwali, ponieważ wszystko, co się dzieje, jest taki problem, że moją córkę zabili, sprzedali na części i to ona się urodziła w 2009 roku i wszystko od tego roku to są takie zarzuty mi stawiane, jak wam pokażę całą sprawę. Od początku do końca wam pokażę, w skrócie opiszę. Myślę, że chętnie zobaczycie, bo mechanizm przestępcy, jaki jest, bo trzeba pamiętać, że są przestępcy, którzy mnie nękają. Zarówno prokurator i sędzia fałszują zawsze rzeczywistość i skazują niewinnego. Mają przy tym fajną zabawę, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną i skazanie takiej osoby jest dosyć łatwe. Manipulacje z prawą są bardzo łatwe, a ze względu na moją niepełnosprawność mam problemy, żeby się bronić, co jest normalne, dlatego będę chciał wnieść rewizję tego orzeczenia. Może w dniu dzisiejszym jeszcze napiszę i prześlę rewizję, ale chcę nagrać film i film wam puścić tak samo, żeby znam ministra Ziobrę, znam ministra Wójcika, zobaczymy jak się zachowają, bo to nie jest sprawa taka głośna jak Tomasza Komendy, ale mamy sędziów i prokuratora nieuczciwego, który wniósł fałszywe akt oskarżenia, którzy powinni zostać ukarani. Powoli będę wam opowiadał wszystko, co wiem na temat tej sprawy, a wy ocenicie, czy ten prokurator i ten sędzia powinni wisieć, czy nie powinni wisieć. I teraz tak. Sprawa dotyczy mojej niepełnosprawności. Ja na podstawie orzeczenia w Wołominie wydawali mi takie legitymacje. To jest legitymacja stara, której dotyczy ta sprawa, czyli legitymacja z 2008 roku. Na takiej legitymacji jest zawsze numer, tu widzicie numer jest. Jest pieczątka, jest zdjęcie, jest komu wydana, czyli mnie, Tomaszowi Rutkowskiemu. Z tyłu jest organ wydający, czyli powiat wołomiński i jest data. I macie stopień niepełnosprawności i datę. I teraz ta legitymacja została wydana 26 listopada 2008 i tą legitymację uznano za fałszywą. Tak, i postawiono mi zużytą tą legitymację. Ponieważ w moim samochodzie, nie miałem wtedy oryginału, miałem taką fotokopię. Tej samej legitymacji, to jest ta sama legitymacja, tylko tu jest fotokopia jej. Ksero, kolorowe ksero tej legitymacji. Wspomnę tylko, bo w sprawie pojawia się też moja mama, która miała stopień znaczny. Widzicie, tu jest stopień znaczny. Ona już umarła w 2014 roku i tu jest ksero jej legitymacji. I ona też miała wydana w 2008 roku, tak jak ja, swoją legitymację, tylko ona mieszkała w Warszawie, więc miała przez Warszawę wydaną. Tu jest chyba gdzieś napisane legitymacja uprawnienia przewodniczący Miejskiego Zespołu Orzecznictwa Niepełnosprawności. Wiecie co, nawet nie pisze tutaj, że jest Warszawa. Ale to jej wydała tą legitymację Warszawa. Moją w 2008 i jej 28 października, patrzcie, tu jest 28 października, to dzień moich urodzin. Moja mama umarła, już nie żyje wiele lat, ze względu na to, że nie mogła patrzeć na podłość tych sędziów, podłość prokuratorów, że są tacy podli i przyczynili się do jej śmierci szybszej, zeszła z tego świata. Może wam opowiem kiedyś, jak to się stało i czym ci podli ludzie, zepsuci, moją mamę doprowadzili do śmierci, w jaki sposób. Ale skupmy się teraz na tym, bo sprawa dotyczyć będzie tej legitymacji. To jest legitymacja w oryginale, która mi została niedawno zwrócona. Stąd ją mam, bo wcześniej jej nie miałem. Pracownik sądu dla Woli, mam tam znajomości,
tą legitymację wyjął z zak sprawy, o której teraz będziemy mówić. I był świadkiem rozmowy prokuratora z sędziego, gdzie sędzia po tej sprawie w sądzie rejonowym kłóciła się z prokuratorem i powiedziała tak: gdzie jest moje 5 tysięcy za sprawę Rutkowskiego? Tego, co wrobiłam w fałszywą legitymację, a miał prawdziwą. Takie słowa usłyszał ten pracownik, dlatego mi tą legitymację, robię wam ten film o tej legitymacji, bo sprawa dotyczy tej legitymacji. Teraz mamy tak, po kolei. W 2014 roku wpłynął akt oskarżenia. I akt oskarżenia mamy taki, że w dniu 11 lutego, może ja to podkreślę, żebyście wiedzieli, bo to jest dosyć ważny fakt. Pokażę wam, jaki jest syf w sądzie i jak oni oszukują. Czyli tu zrobimy wykrzyknik i to jest tak. W 2014 roku, 11 lutego, podczas kontroli na stacji benzynowej okazał za autentyczny, czyli ja, podrobiony dokument w postaci legitymacji osoby niepełnosprawnej i ten numer 1171, ja sprawdzę z oryginałem, 08, zgadza się. Wydany przez powiatowy zespół orzekania niepełnosprawności w Wołominie, ulica Prądzyskiego, zgadza się. Teraz zobaczcie, ten akt oskarżenia podpisał prokurator Zbigniew Maczczak przez C. Tutaj macie akt oskarżenia, który wpłynął. Tu macie o tej legitymacji, tutaj o ten zarzut, co podkreśliłem, że 11 lutego. I tu macie prokuratora, który to podpisał, ten akt oskarżenia. I tu jest jego imię, nazwisko, Zbigniew Maczczak. Bo tu jest, przepisałem z tej pieczątki. I teraz mamy prokuratora nieuczciwego, oszusta, bandytę, który powinien wisieć w tym kraju. Panie ministrze Ziobro, proszę się zająć tym prokuratorem. Panie ministrze Wójcik, którego znam osobiście, proszę się zająć tą sprawą, bo będę do was pisał pismo procesowe o rewizję tego wyroku. Akt oskarżenia wpływa do sądu. I wiecie co? Sąd mnie skazuje. Tu mamy trzech sędziów. Ja zakleiłem, bo kolega mój tutaj napisał bardzo ładnie o tym sędzi, zna go widocznie. Tych trzech sędziów to jest sąd okręgowy, bo wyroku sądu rejonowego nie mogę znaleźć, ale gdzieś mam, który mówi o tej legitymacji. Tu jest w uzasadnieniu, ja tu spiąłem, żebyście widzieli, i już data jest inna, że się posługiwałem tą legitymacją prawdziwą, oni piszą, że nieprawdziwą, 12, a tam mieliśmy 11 w akcie oskarżenia. I na tej podstawie mnie skazują. I teraz posłuchajcie, skazała mnie pierwsza instancja. Sędzia z prokuratorem w pierwszej instancji się pokłócili o 5 tysięcy łapówy, bo za to, żeby skazać uczciwą osobę niepełnosprawną, niewinną, musieli zrobić machlojkę. Zaraz wam pokażę, na czym ta machlojka polegała. Zobaczycie tą machlojkę, to po prostu będziecie rzygać na te sądy. Na tych oszustów, na tych krętaczy, na tych bandytów, na tych przestępców, tych sędziów. I tego prokuratora. Już wam pokazuję dokument, dowód, na podstawie którego mnie skazali. Prokurator ten zwrócił się, bo on nie wiedział, czy to jest legalna, prawdziwa, czy nieprawdziwa, a ja wam mówię, że ona jest prawdziwa. Cały czas ją mam, biegli mogą zbadać. On się zwrócił, że ta legitymacja nie jest prawdziwa. Tylko zauważcie jedno. Tu macie ten numer, który wam mówiłem i ten sam numer czytałem wam z aktu oskarżenia i ten sam numer jest w wyroku sądu, tutaj. Spójrzcie, to jest ten sam numer legitymacji. Wiecie, co oni zrobili, cwaniaki, żeby skazać niewinnego? Już wam mówię. Wystąpili, ale nie do tej instytucji, która wydawała tą legitymację, bo ja mieszkam w Ząbkach, czyli jeżeli tu widzicie, starosta na pieczątce jest Wołomin, widzicie? Nie wystąpili
do starosty w Wołominie, tylko wystąpili, już wam mówię gdzie, może to zobaczycie, ale z treści też zobaczycie. Wystąpili, tu jest pieczątka, do Warszawy. Prokurator wystąpił do Warszawy i to jest odpisane z Warszawy. Warszawa odpisała prokuratorowi, że pod takim numerem, czyli tym samym moim, ja weź legitymację wam podyktuję, tu macie numer. Gdzie jest ten numer? A tu jest zakreślone. Te rzeczy są zakreślone. Tu macie numer legitymacji. Ten sam numer legitymacji jest tutaj, prawda? Zakreślony. I teraz prokuratura zwróciła się do Warszawy. Czy legitymacja o numerze 1471/08 została wydana w ich urzędzie? No i urząd co odpisał? Tak, jest taka legitymacja, ale została wydana jakiejś pani. Tu macie zakreślone jakiej pani. Pod tym oczywiście to jest akt zrobione. Nie widać podpisu tego pracownika, co to się podpisał. Ale nie oskarżajmy tego pracownika, bo to jest Warszawa. Patrzcie, Warszawa. Jak legitymacja, która jest wydana w Wołominie, można się zwrócić do Warszawy? To tak jakby tą legitymację szukać w Stanach Zjednoczonych, albo w Niemczech, albo w Radomiu chociaż, pisać do Radomia. To pewno, że odpiszą, że po takim numerze ma ktoś inny legitymację. To jest kuriozum, wiecie, jestem zdenerwowany. Bo ten dokument dopiero teraz do mnie dotarł. Tylko dlatego, że mam znajomego pracownika w sądzie, który zrobił zdjęcie z tych akt. Prokurator, żeby oskarżyć niewinnego, zrobił taki oto numer, a w akcie oskarżenia jest napisane, że Wołomin, że się zwrócił do Warszawy. Zwrócił się do Warszawy po to, żeby uzyskać informację, że ta legitymacja jest fałszywa, bo powinna należeć do jakiejś kobiety. Zgadza się. Ale ta legitymacja była wydana w Wołominie, a nie w Warszawie. Więc pod tym samym numerem, co dalej? Tutaj urząd pisze tak, że ta Ewa, która ma tą legitymację, jakaś tam pani, nieważne jaka, została jej wydana w dniu 25 lutego. Ta mamy w listopadzie 2008, nie w lutym. Nawet moja mama, która miała taką legitymację też wydaną, miała ją wydaną 28 października. Bo już myślałem, że przez pomyłkę po nazwisku zwrócą się, bo ona w Warszawie mieszkała, miała w Warszawie wydaną. A oni się zwrócili do Warszawy pytać się, na kogo należy legitymacja o takim numerze. No i dostali, że tam do jakiejś kobiety. No i bardzo dobrze. Bo tak jak mówię, w Stanach po tym numerze też będą jakieś legitymacje, być może osób niepełnosprawnych, ale wydane też dla kogoś innego. I teraz taki dokument, bo tam jest oryginał, ja mam ksero z akt. Taki dokument posłużył do skazania mnie, ponieważ sąd stwierdził, że ta legitymacja jest fałszywa, ponieważ nie jest na Ewę jakąś tam, tylko jest na Rutkowskiego. I na tej podstawie mnie skazał. Wiecie, to nie chodzi o to. Ja zostałem się osobą karaną na podstawie fałszerstwa prokuratora i fałszerstwa sędziego. A to jest tylko przyklepanie przez sąd okręgowy, który napisał, że uznaje ten wyrok za własny, nie badał tej sprawy. Mój pomysł jest taki na tą sprawę. Ponieważ zabito mi dziecko i z tym uczestniczył i prokurator, i sędzia, ponieważ ją zgwałcili, jak miała 6 miesięcy, podli zwyrodnialcy, wszystko robią, żebym był osobą karaną i niewiarygodną. Fałszują dokumenty. Panie ministrze Ziobro, panie ministrze Wójcik, pan dostanie to nagranie, pan dostanie też, za chwilę napiszę wniosek o rewizję. Pańskim obowiązkiem psim jest to wyjaśnić tą sprawę. Dlaczego prokurator, skorumpowany, zepsuty, podła osoba, nie zwróciła się do Wołomina, tylko zwróciła się do Warszawy? O tym samym numerze, skoro wiedziała, że pieczątka jest na legitymacji z Wołomina. Skoro miała tą oryginalną legitymację, ją mieli. Ta legitymacja do mnie trafiła, bo pracownik sądu powiedział do mnie, jak zobaczył te akta, że tu jest przekręt. Był świadkiem rozmowy, nigdy w życiu nie wydam tego pracownika, który zrobił to zdjęcie i mi to przysłał, bo to dostałem niedawno, który powiedział coś takiego, cytuję, podsłuchał rozmowę prokuratora i sędziego. Sędzia się pytała, gdzie jest moje 5000 zł za sprawę Rutkowskiego.
I wtedy ten pracownik zobaczył, coś nie tak jest. Tego co, i ona jeszcze dalej podała, tego co wrobiłam fałszywą legitymację, a miał prawdziwą. Spokojnie, spokojnie dostaniesz, tak powiedział prokurator. Porażka. Zobaczcie, kogo my mamy w wymiarze sprawiedliwości. Mamy złodziei, oszustów, kombinatorów. Przecież ten dokument jasno podaje nam sędziego, który miał, powinien mieć postępowanie, prokuratora, który nie powinien mieć postępowanie dyscyplinarne. No, sędzia tak samo, bo to jest dokument z akt. Tu jest nawet numer strony. Wiecie? Jest DS, który jest prokuratorski, jest nawet. Jest numer strony. Czy prokuratorskiej, czy sędziowskiej, ale jest. To jest dokument wiarygodny. Tu jest pieczątka sądu. Tu jest, kto go wystawił w Warszawie. Tu jest cały opis tego. Do tego jest pieczątka. Więc mamy dokument wiarygodny, z akt sprawy. I rzeczywiście ten DS tu jest drugi raz nawet w odpowiedzi napisane. Ten DS jest. Wiecie, dlaczego się tak zdenerwowałem? Bo w sprawie miała być napisana kasacja. Macie jeszcze adwokata nieuczciwego, który może też w jakimś stopniu zamieszany w tą całą pedofilię sądową z tymi dziećmi, ponieważ napisał, że nie stwierdza podstawy do kasacji. Zobaczcie. Adwokat, który nie stwierdza podstawy do kasacji. A na jakiej podstawie? Ja nawet nie widziałem tego adwokata. To jest Katarzyna Szczepaniak. Nazwisko dwuczłonowe, żebyście dobrze zapamiętali. Bo wiecie, o co chodzi w tym wszystkim? Dlaczego podałem wam nazwisko prokuratora Zbigniew Paczczak? Bo jak będziecie mieli z tym prokuratorem do czynienia, a będzie was wrabiał, żebyście nagrali ten film na płytę i jako dowód w sprawie własnej przedstawiali, że to jest oszust, bo posłużył się oszustwem. Tak samo jak będziecie mieli tych sędziów, to żebyście wiedzieli, jak oni się nazywają. Żebyście mieli to nagranie. Bo tej sprawy by nie było. I tego skazania by nie było. Gdyby prokurator nie oszukał i zwrócił się, mając tą legitymację w ręku, o tym numerze, moją, do powiatowego zespołu, ale woł mnie. Wtedy dostałby informację, że pod tym i pod tym numerem została wydana legitymacja dla Tomasza Rutkowskiego. I sprawa byłaby albo umorzona, albo by nie trafiła do sądu. Bo to prokurator podrobił te dokumenty. Z tego wynika ten akt oskarżenia. Ja jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Kiedy wpłynął akt oskarżenia? Akt oskarżenia wpłynął w czerwcu 2014. 30 czerwca. Czyli rzeczywiście ten dokument mu, który on uzyskał też w czerwcu, ale 2 czerwca, ten dokument, na podstawie tego dokumentu skazano niewinnego człowieka. Widzicie, to wszystko, co wam kręcę, to żebyście mieli rozeznanie, w jakim państwie żyjemy, w jakim kraju, jak bardzo jest potrzebna reforma sądownictwa. Ten prokurator powinien wisieć. Wisieć. Za to, co zrobił. Zwrócił się do niewłaściwego urzędu. Kolega do mnie mówi, bo rozmawiam z różnymi ludźmi, widzą te dokumenty, mówią tak. Ty, a czemu ten prokurator się do Stanów Zjednoczonych nie zwrócił? Albo chociażby do Radomia, mam bliżej, z zapytaniem o tym numerze, komu została wydana legitymacja. Bo on się tylko zapytał, wysyłając ten numer, rozumiecie? I w odpowiedzi na to pismo dostał napisane, że o tym i o tym numerze wydano pani Ewie. Żebyście coś jeszcze wiedzieli, jedną fajną rzecz. Mnie podstawiono kobietę z dzieckiem, nie moim dzieckiem, która bardzo narozrabiała w moim życiu. To ona napisała donos o tej legitymacji i to ona też napisała inne jeszcze donosy, cały czas pisała. To może nie jest istotne, że ktoś pisze fałszywe donosy, bo każdy ma prawo do tego. Jeżeli są uczciwi ludzie w prokuraturze i w sądzie, to by was uniewinnili. Ale chodzi o coś innego. Ona służyła im
jako fałszywy donosiciel i ona dostała pracę w prokuraturze w Rzeszowie. Ona pracuje w tej chwili w Rzeszowie, w prokuraturze. Opowiada niestworzone rzeczy i to ona ich nakręciła, że ta legitymacja jest fałszywa. Ona jest prawdziwa, bo ona została wydana na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Ja mam to orzeczenie o niepełnosprawności. Ja bym wam pokazał, bo dzisiaj już takich legitymacji nie wydają. To kiedyś były takie papierowe. Dzisiaj są legitymacje w kształcie dowodu osobistego. Tam na stronie Komitetu Społecznego będziecie mieli gdzieś zdjęcie tej nowej legitymacji, bo ja już zrobiłem film o Komitecie Społecznym i pokazuję tą nową legitymację, którą dostałem w tym roku. One już są takie plastikowe jak dowód osobisty. Nie mają już stanu i grupy. I są zalaminowane i żeby je trudno było podrobić, ale tych też nikt nie podrabiał. Bo jeżeli ta legitymacja należy do mnie i jest moja, i jest autentyczna, to nie robi się mi sprawę za posługiwanie się fałszywą legitymacją, bo to jest nieprawda. Ja się posługuję tą legitymacją, posługiwałem wtedy, miałem prawo się nim posługiwać i ona nie była nigdy fałszywa. Nigdy. Ona była zabezpieczona w innej sprawie, w prokuraturze specjalnie. Wiecie, ona była w 14 roku ukradziona mi ta legitymacja przez prokuratora w Wołominie. Tylko po to, żeby on mi ją oddał teraz niedawno. Dlatego wam robię ten film. Otrzymując te dokumenty z akt sprawy zrobione, otrzymując tą informację, że ta sprawa została sprzedana, ukartowana, dlatego tylko wystąpię z rewizją tego wyroku. Mam nadzieję, że rewizja będzie dobra. Mam nadzieję, że ten prokurator zostanie ukarany. Ten, o którym żeśmy rozmawiali, Zbigniew Matczak, że zostanie powieszony za to, co zrobił, albo przynajmniej będzie siedział, bo to on wystąpił do niewłaściwego urzędu. Dziwię mnie, że nie wystąpił do Katowic w ogóle. Tylko widzicie, wystąpił do Warszawy, sprawa w Warszawie, i pomyślał, że jakoś to umknie. No i umknęło mu, bo tego dokumentu to ja nie miałem w rękach wcześniej. Dlatego teraz mogę rewizję pisać. Ja nie miałem tej podstawy. Nie wiedziałem o tym. Bo to było w aktach prokuratorskich i prawdopodobnie w aktach sądowych, bo to jest z akt sądowych zrobione. Bo tu jest numer DS-u. Jest data, kiedy wpłynęło 10 czerwca do prokuratury. Kto je przyjął, jest, wszystko jest elegancko. To jest zbrodniarz. Tak jak byli zbrodniarze komunistyczni. To jest przestępca. To jest prokurator, który powinien wisieć. Którego powinno się rozstrzelać. Wiecie dlaczego? Bo jestem osobą niepełnosprawną. Ruchowo mam problemy. Nie mogę niekiedy wstać, iść na sprawę sądową. A taka podła kanalia, niech mi zrobi sprawę za to, co ja mówię. Taka podła kanalia, podła szmata, przepraszam, niech dzieci tego nie słuchają. Zwraca się nie do tego urzędu, żeby urząd napisał, że o takim numerze komuś innemu wydał legitymację. Żeby głupi sędzia, nierozgarnięty, ten, który sobie przywłaszczył te 50 zł, żeby skazała niewinnego na podstawie tego dokumentu. Że ta legitymacja powinna być dla kobiety. No i taka jest dla kobiety, ale w Warszawie, wydawana przez Warszawę, a mi wydawał Wołomin. No patrzcie, to się chce płakać, bo ja mam więcej takich podłych, podrabianych sytuacji. Więcej. Ja wam będę robił o tym filmy, dlatego jest założona ta strona Komitet Społeczny Poszkodowanych, bo jest tych stron dużo, ale ta jest specjalna. Komitet Społeczny Poszkodowanych Tomasz Utkowski. Bo tam jest i też telewizyjny będzie kanał, bo będziemy robić telewizję. A ta sprawa jest, ta strona jest tylko po to, żeby wam wrzucać te dokumenty. I tam te dokumenty będą się znajdowały. Te, o których ja teraz dzisiaj wam pokazuję. One tam będą z opisem. Ale tu jest film i link filmu tam wrzucimy. Ja pod tym filmem też wrzucę link do tej strony, jeżeli ktoś nie będzie mógł odszukać w Google, żeby mógł sobie kliknąć na ten klik, na ten Facebooka i wejść. I zobaczyć, i tam odszukać te dokumenty. Może trzeba będzie napisać coś nad tym artykułem, legitymacja czy coś, bo naprawdę tam będzie tego dużo.
Ta strona jest taka, że nawet wczoraj się jej przyglądałem i tak sam poczytałem tą swoją stronę troszeczkę tu na dole, tu na górze i tak pomyślałem, to jak dobra książka. Zobaczyć przekręty sędziów i prokuratorów. Zobaczyć nazwiska tych podłych kanali. Bo nawet nie trzeba ich powtarzać, bo pokazując dokument, ja robię z tego zdjęcie i na tą stronę trafia. Każdy, co może to nazwisko sam przeczytać. Ale ja też mogę z tego wyroku, wyrok jest jawny, przeczytać. Czy nawet tego aktu oskarżenia. Ktoś mówi, Tomek, po co ty to wszystko pokazujesz? Bo te łajzy, mędy chcą mnie zabić. Za moje dziecko, które zgwałcili i zabili. Ja się pytam, ja jej szukam już ponad 10 lat. Ja się czuję tak, jakbym nie żył w ogóle. Zawieszony w jakiejś próżni. Te mędy, te kanalie zepsute psują mi życie. Ja kiedyś rozmawiałem, bo stałem z miernikiem, wiecie, pod Sądem Najwyższym, rozmawiałem z Wójcikiem. Robię marsz przeciwko bezprawiu. Był nawet wywiad kiedyś ze mną, jeden czy drugi. Wiecie co? Te kanalie sądowe nie mają w ogóle sumienia. Ich się powinno rozstrzelać za taki wyrok. Ja muszę chodzić 10 lat, żeby wyjaśnić jeden wyrok. Jeden. Dlatego nie mam siły. Ja dostałem tą legitymację, mówię, parę dni temu. Moją własną. Ja dostałem to. Niedawno, przed chwilą. Jak to wszystko obejrzałem, to dopiero wyczułem, o co chodzi. Ja dopiero się dowiedziałem, dlaczego mnie skazali. Dlatego, że prokurator sfałszował akta. Zwrócił się do innego urzędu, a nie do tego, co wydał tą legitymację. Bo wtedy zamiast tego pisma byłoby inne w aktach, że o tym numerze została mi wydana legitymacja. Ale ze sędzia był taki idiota. Przecież w akcie oskarżenia jest Wołomin. Później w tym wyroku jest jasno napisane. Legitymacja osoby niepełnosprawnej, numer jest napisany, wydana przez zespół do spraw orzekania niepełnosprawności w Wołominie. Zobaczcie, jest to w wyroku jasno napisane tutaj. Wołomin i adres. Dlaczego oni nie zobaczyli, że to jest fałszywy dokument? Że skazują człowieka na fałszywym dokumencie, przygotowanym przez prokuratora. To jest pieczątka prokuratora. Tu jest podpis, tu jest DS. To jest zak sprawy. Te mędy fałszują. Fałszują akta sprawy. Panie ministrze Ziobro, kiedy to się zmieni? Czy pan powiesi tego prokuratora? Ja się pana pytam. Przecież pan wie dobrze, że powiesi, to znaczy w cudzysłowo. Jest pan chyba inteligentną osobą. W cudzysłowie powiesi. Wyrzuci, zrobi mu sprawę dyscyplinarną. Albo chociaż sprawę wyjaśniającą. Po co to się zwrócił do tego urzędu? Dlaczego? To mam na myśli, mówiąc powiesi. Bo pan go nie powiesi. Bo to jest prokurator, który jest potrzebny. Tak jak był potrzebny Esbek, który zabił księdza Popiełuszkę. On mówił głośno. Mówił o zmianie ustroju. On się tylko modlił. I oni go za to zabili, powiesili. A mnie za co tą sprawę zrobili? Za to, że się pytam, gdzie jest moja córka? Gdzie ona jest? Gdzie jest moje ukochane dziecko? Dlaczego dokonaliście gwałtu na mojej osobie i na niej? Co ona wam zawiniła? Śmiecie jedne. Proszę wybaczcie mi te słowa, ale to są śmiecie. Którzy fałszują nagminnie. Wiecie, że oni mi spalili samochód. Odebrali mieszkanie. Odebrali zdrowie. Odebrali wszystko, co miałem. Ja, widząc to bezprawie w Polsce, mi to się uzakręci, wiecie? Bo jeżeli przychodzi do mnie człowiek skazany, który jest niewinnie skazany,
tak jak ja w tej sprawie, to się dziwię. Bo ja już dawno występowałem i mówiłem, że potrzebny jest rzecznik poszkodowanych. Stąd ten komitet poszkodowanych. Niezależny rzecznik. Nie rzecznik praw obywatelskich. Rzecznik, ja mu mogę wysłać ten film. Zobaczymy, czy się tym zajmie. Tylko rzecznik poszkodowanych właśnie tym się zajmowałby. Bo rzecznik poszkodowanych powinien działać. On automatycznie powinien wnosić rewizję w tym wyroku. I ten wyrok powinien zostać zrewidowany w ciągu miesiąca. Nie lata znowu czekać rok czy dwa. W ciągu miesiąca. Na podstawie tych dokumentów, co wam pokazałem. Mamy prokuratora, mamy jego nazwisko. Mamy dokument, o który on się zwrócił, tam gdzie nie trzeba. Można sobie abstrahować, mówić żartem. Śmieć prokurator. Powinien się do Stanów zwrócić, podać ten numer legitymacji. Ciekawe, jaka tam mu przeszła podpowiedź. Tylko, że on marnuje nasze pieniądze, bo on się zwraca nie do tego urzędu. Bo gdyby on się do Krakowa zwrócił, do Wrocławia, nie wiem, do Opola i podał ten numer legitymacji, na kogo została wydana, to by miał wtedy więcej tych dokumentów i więcej tych ludzi, bo tam też są urzędy. W Wołominie ja dostałem akurat legitymację, ponieważ to pod koniec roku, listopad 1471. Ale w Warszawie więcej ludzi mieszka. Więc ta legitymacja dlatego została o tym numerze w lutym już wydana. Bo jest więcej ludzi. Jest parę milionów ludzi, a nie tak jak w takim Wołominie, wiecie. Ale sędzia. Nie można mówić, że jest idiota. Ja już mam wiedzę, że po prostu sprzedał tą sprawę. Za 5 tysięcy się połaszczył. Połaszczył się 5 tysięcy. Prokurator mu dał 5 tysięcy. Za to, żeby mnie skazał. Masakra. Ja wam pokazałem wyrok z okręgówki, która to przyklepała. Która w uzasadnieniu uznała, że za własny go uznaje. Utrzymuje wyrok w mocy, uznaje apelację za bezzasadną. No wtedy w apelacji rzeczywiście nie było tego i nie było tej legitymacji, bo tą legitymację trzymała wołomińska prokuratura. Zwróciła mi bodajże w tamtym roku, bo kombinowała coś. Ale zwrócili. Widocznie sobie ustalili, że jest moja. Bo tych donosów ta moja była ex, którą mi podstawili, która pracuje w prokuraturze, napisała wiele. I wiecie co? Gdybym miał wcześniej tą legitymację i ten dokument, to bym to do apelacji wysłał. Ale myślę, że oni ten dokument mieli w aktach. Bo nie wierzę, że on był tylko w prokuraturze, ten dokument. Bo on został mi przysłany z sądu. Czyli on był w aktach sądowych. Zresztą nawet dobrze mu się przyjrzeć. W tej chwili dobrze mu się przyglądam. Jeżeli to jest 51 prokuratorski akt numer, to tu mamy inny numer sądowy. Nie wiem, czy widzicie. Ja spróbuję go odszyfrować, ale wiecie, tu się pokazuje jakaś strona 631. Aż tyle tomów by było tej legitymacji, to aż jest niemożliwe. Ale prokuratura nieraz tak kopiuje wiele kartek. To mogło być 10 razy w tych aktach na różnych stronach, wiecie. Oni, pamiętajcie jedno, jak macie grube akta i prokurator, bo ja już oglądałem wiele akt prokuratorskich, z doświadczenia wam to mówię, zawodowego i życiowego, bo prowadzę ten komitet i widzę różne sprawy, naprawdę różne, to prokurator jak chce uzyskać fałszywe orzeczenie od sądu, wyłudzić, to się tak nazywa wyłudzić, wiecie, bardzo ładnie. Powinien mieć karną sprawę tutaj, bo chcieli wyłudzić i wyłudził, udało mu się wyłudzić, to oni robią tak właśnie, że kserują to samo. Przesłuchują świadka i to przesłuchanie mamy tu, 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 albo jeszcze dosłuchują tego świadka i mamy kolejne kartki, z których to przesłuchanie nic nie wynika, ale akta się robią grube. Jeżeli uda im się zrobić jeden tom, drugi tom, trzeci, czwarty tom, to sędzia nawet... No jak jest mało rozgarnięty, ale nawet może inteligentny, to może takiej jednej kartki nie zauważyć w aktach. Albo nie zauważyć tego, co ja zauważyłem i wam podkreśliłem.
nie zauważy tej pieczątki. Wiecie, ta pieczątka, która jest tutaj, Miejski Zespół do Orzekania Niepełnosprawności w Warszawie. Ja nie wiem, czy to w kamerze nawet dobrze widać. Zobaczcie, może widać w Warszawie. Ona jest nieczytelna, bo to jest kserokopia. Oryginał na pewno jest czytelniejszy. To sędzia może to tej jednej kartki nie wyłapać. Stąd będzie ta rewizja. Jestem pełen nadziei, że ta rewizja chwyci. Jestem w gorszej nadziei, czy ten prokurator zostanie ukarany. Chociaż jakąkolwiek karą, wiecie, powinien zostać powieszony, choćby nawet w sposób, wiecie jaki. Pensja mu zabrana, zawieszony na czynności chociaż przez rok, nie otrzymywać pensji, nieawansowany, zdegradowany, nie wiem. Powinien mu kartotekę założyć, że coś do czegoś takiego się posunął. To dla was, dla całego społeczeństwa, nawet dla tej osoby, która to słucha. Bo pomyśl sobie o jednym człowieku, który ty oglądasz. Możesz nie mieć dzisiaj styczności z prokuratorem, z policją i z sądem. Ale przyjdzie taki dzień, żebyś miał kolizję, wypadek, cokolwiek i ci mówią, że twój dowód osobisty jest fałszywy. I nie zwrócą się do organu, który go wydawał w danym mieście, tylko zwrócą się do innego miasta. Nie zwrócą się na przykład, nie wiem, do Lublina, że ci wydało prawo jazdy, tylko zwrócą się do Warszawy. I Warszawa odpisze, że takie, o takim i takim numerze w Warszawie zostało wydane komu innemu. I pójdziesz siedzieć albo cię skażą. Bo taka szmata, taka zwykła szmata prokuratorska zwróci się tam, gdzie nie potrzeba. Kanalia. Niech mi zrobi sprawę sądową. Ja mam dowód, że taka szmata i kanalia się zwróciła. Nie tu, gdzie trzeba. To był czyn zamierzony. On może teraz tłumaczyć się. Może ktoś to kupi, że on się pomylił. Sąd się pomylił, że mnie skazał. To od tego panowie politycy, rządzący, wszyscy dostaniecie maila. Ja zaraz napiszę jedno pismo, skseruję je, wrzucę na pocztę i wyślę wszędzie. Do Rzecznika Praw Obywatelskich, do premiera, do rządu, do każdego sądu, okręgowy, apelacyjny, wszędzie. Nawet do tego, co mnie skazał. Wszędzie to wyślę razem z dokumentami, czekając na rewizję. Nawet do Rzecznika Praw Obywatelskich, któremu nie wierzę, bo nasz komitet społeczny wnioskował już dawno, a nawet marsz przeciwko bezprawiu, który raz w roku się odbywa 20 kwietnia, wnioskował już dawno o powołanie rzecznika poszkodowanych. Żeby nie zawężać, czy poszkodowanych przez sąd, czy przez prokuraturę, to rzecznika poszkodowanych. Żebym ja nie musiał właśnie do was wszystkich pisać. Ja wziąłbym te trzy dokumenty, prokuratorski, ten, tą legitymację, te trzy dokumenty i nawet tego adwokacinę biednego, który nie widział podstaw, naplułbym w tej chwili na tą kartkę, bo to tylko tego wynika. Zamieszaną w tej cały układ spiskowy, bo to można powiedzieć układ spiskowy, to jest po prostu chamstwo. Wziąłby te wszystkie trzy dokumenty i wniósłby w moim imieniu o rewizję. I ta rewizja w ciągu miesiąca by była. Ja to powysyłam. Może jeszcze w dniu dzisiejszym. Najpierw muszę napisać to pismo. Ja na tą stronę Komitetu Społecznego Poszkodowanych wrzucę ze trzy dokumenty, bo tam zawsze wrzucam trzy, maksymalnie cztery. No to może mi się uda jedną stronę tego pisma wrzucić. Legitymację może gdzieś też tam z boku wrzucę. Jako aktu oskarżenia. No i pasowałoby ten wyrok rzucić. No może jakoś zobaczymy. Może bez legitymacji pójdzie. Bo pójdzie albo akt oskarżenia, pójdzie wyrok i pójdzie to z prokuratury. Generalnie chociaż jedno pismo bym wam pokazał, że napisałem w dniu dzisiejszym. Jeżeli ta rewizja chwyci, to pod tym filmem będzie napisane, kiedy orzeczono tą rewizję i mnie uniewinniono. Panu Wójcikowi prześlemy też ten film, panu Żobrze też prześlemy, zobaczycie, czy to działa na zasadzie Tomasza Komendy, że medialnie podejmuje sprawy, a mniejszej wagi to ma wyjebane na to.
bo prawdopodobnie tak jest, ale może mieć na to wyjebane, bo to jest jeden minister, zobaczcie. Może mieć, zgadzam się z nimi. Może mieć na to wyjebane. Bo tu nie chodzi o wyjebanie. On powinien mieć ludzi do tego, którym taką sprawę przekazuje. Pani Kasia, tam z departamentu, kierownik czy ktoś, proszę złożyć rewizję. Jedno zdanie. Proszę złożyć rewizję. I oni się tym zajmują, biuro i składają. Nie musi on osobiście tego robić. Dlatego ten urząd rzecznika poszkodowanych byłby dosyć istotny. Poproszę was jeszcze raz o jakąś pomoc. Pamiętajcie, że Komitet Społeczny Poszkodowanych, którego reprezentuję, który został legalnie założony, ma możliwość prowadzenia zbiórek legalnych. Potrzebuje bardzo samochodu. Jako osoba niepełnosprawna mam też koleżankę, która jest niesprawna na wózku. Pomaga mi nieraz do lekarza, muszę ją zawieźć czy gdzieś. Potrzebuje stary samochód. Jeżeli nie masz, to chociaż prześlij cokolwiek, nawet złotówkę. Może nazbieramy. Nie umiem zrobić zrzutki na to, na ten cel, ze względu na to, że nie mam konta w banku. A tam trzeba konto wrzucić na konto. Można mi jedynie pocztą wysłać, albo się ze mną spotkać i przekazać jakiś dar. Naprawdę potrzebuję pilnie samochodu. Naprawdę jest to dla mnie najważniejsze. Ze względu na to, że wiecie, osoba niepełnosprawna, taka jak ja mam akurat ruchowo, ze względu na małe reumatyczne zapalenie stawów. I to jest bardzo bolesne. Ciężko mi się podnosić, ciężko mi się przemieszczać. Do tego mam jeszcze inne schorzenia związane z cholesterolem, z innymi rzeczami. Jest mi ciężko. Pozdrawiam was wszystkich, bo zaraz mi się wyłączy możliwość nagrywania, bo jest baterię nie doładowałem. Także zapraszam was na stronę Komitetu Społecznego Poszkodowanych. Jak będziecie mogli cokolwiek przekazać na ten komitet, będę bardzo wdzięczny, bardzo wdzięczny, bo walka taka kosztuje. Zaraz trzeba usiąść, nie ma tuszu, trzeba wydrukować te pismo, trzeba wysłać, bo nie tylko mailowo, bo pismo musi być podpisane, czyli trzeba je złożyć osobiście, bo oczywiście te urzędy źle działają, wiedzą, że jest pandemia i są pozamykane, a żądają od nas jeszcze osobistych, podpisanych, albo nie wiadomo, może pocztą wysyłanych, to trzeba zapłacić znowu za to. Kto ma na to wszystko środki, żeby teraz wysłać do każdego sądu, do rzecznika, do ministra, wszędzie znaczki ponaklejać? To kosztuje majątek, a kto mi za to zwróci? No powiedzcie, i kiedy? No, więc najlepiej jest to mailowo wysyłać, ale oczywiście oni powinni wiedzieć, od kogo, jakiego maila dostali, wszystko. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, życzę miłego dnia. Nadal kocham ludzi, szanuję każdego, jestem dobrym człowiekiem. A co z moją córką się stało, tak naprawdę może się kiedyś wyjaśni, ale muszą być ludzie uczciwi. Nie mogą być tego typu ludzi jak ten prokurator. Złodzieje, oszuści. Wiadomo, że jeżeli on gwałcił moją córkę, to posunął się też do tego. Wiadomo. I dlatego chciał, żeby tak było. Będą nazwiska tych osób, jeżeli... Mówię, można zrobić film, jeżeli was te same osoby oskarżają, pokażcie ten film. Ja chętnie nawet pójdę na świadka. To są podłe osoby. Budują fałszywe akty oskarżenia, uzyskują fałszywe skazania i to nie jest w porządku. To nie jest Polska. To jest Polska złodziei, oszustów. A jeszcze na kalece, na osobie niepełnosprawnej, to jest bardzo łatwo ją skrzywdzić. Wykorzystać jej niepełnosprawność przeciwko jej samej. To jest podłe. To jest dlatego dla mnie takie podłe i niezrozumiałe. Ja nie potrafię krzywdzić osób niepełnosprawnych. Ja wyciągam do nich rękę. Panie ministrze Ziobro, czy pan pomoże osobie niepełnosprawnej wyjaśnić tę sprawę? Pozdrawiam. Dziękuję.